Witam Was w kolejnym odcinku kursu programowania w języku C++. W dzisiejszym odcinku wprowadzę szablony. Więc tak, szablony ogólnie już, z szablonów już korzystaliśmy. Podczas gdy mieliśmy, gdy wspominałem o inteligentnych wskaźnikach memory, to mieliśmy tam coś jak std unique pointer i w nawiasach wpisaliśmy jakiś typ. I właśnie Unique Pointer to jest szablonowa klasa, która bierze szablon i dzięki temu można wstawić tutaj cokolwiek. I trochę o tym teraz będzie. A więc po pierwsze, żeby stworzyć jakikolwiek szablon, potrzebujemy template. Template? Nie trzeba tego? O, nie trzeba tego. Okej, nieważne. Więc stwórzmy sobie jakąś klasę. Resource, o. Resource, czyli zasób jakiś. Zasób może być jakimkolwiek zasobem. Tak. Ok, więc żeby zrobić tą klasę szablonową, musimy nadać u góry, nad nią, słówko template, otworzyć nawiasy ostre i napisać type name i nadać nazwę jakąś, ja dam T, zazwyczaj da się T, bo od słówka type, tak myślę, albo że od template. I teraz tworzymy naszą klasę. Więc ja sobie zrobię klasę resource, znaczy tutaj konstruktor resource, w którym napiszę std created resource. Zamknąć. Std endline. OK. I stwórzmy teraz, żeby ten resource przechowywał jakąś wartość, a ta wartość będzie typu T. Czyli typ T value. OK. I możemy tutaj przekazać T value const T value i this value równa się value. OK, czy coś jeszcze chcą? Nie, chyba nie. Dobra, i teraz jak się używa takich klas? No, robimy resource. Powiedzmy, że chcemy mieć zasób typu int. Number. Number. I musimy nadać value. Czyli 10. Powiedzmy. I chcemy sobie zrobić jeszcze resource std string text bla 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 bla. OK. Możemy też zrobić w sumie void print std cout t std endline. T does not refer to a value. Faktycznie, bo co? Aha, tak, value. O. I teraz na przykład możemy sobie zrobić number print i text print. Jak widzimy, wyprintowało się. No i ogólnie to tyle, jeśli chodzi o szablony. W ten sposób możemy sobie ułatwić życie. Tak samo możemy zrobić sobie szablonową funkcję, czyli template, type name, t add, tutaj t number, albo t first, t second i return first plus second. I dzięki temu na przykład możemy sobie zrobić add double a, znaczy coś takiego. Możemy też dodać sobie floaty możemy dodać inty. I to będzie wszystko działać.
Więc dzięki szablonom możemy sobie usprawnić kod. I to tak naprawdę tyle. Więc widzimy się w następnym odcinku.